Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam dzisiaj na wyjątkowe rozpakowanie. Dlaczego wyjątkowe? Ponieważ obok mnie stoją słuchawki dla graczy od firmy Kingston. Firma Kingston w większości z Was, tak jak mi, kojarzy się pewnie z modułami pamięci do komputera oraz dyskami SSD. Jak się okazuje, Kingston próbuje swoich sił także na polu akcesoriów dla graczy i oto pierwszy owoc. Słuchawki HyperX Cloud. Słuchawki z wysokiej półki sprzętowej, ponieważ kosztują jakieś 369 zł. Nie jest to cena mała i mają także bardzo dobre parametry. Jak widzicie, sam karton jest naprawdę spory. To jest nowa wersja tych słuchawek, czerń i biel. Jest także taka klasyczna wersja, która jest praktycznie cała czarna. Za chwilkę dowiecie się więcej o tych słuchawkach i je sobie rozpakujemy. Myślę, że będzie ciekawie. Zapraszam do oglądania. No i moi drodzy, oto one, słuchawki HyperX Cloud. Jak dowiadujemy się z opakowania, programming headset, czyli profesjonalne słuchawki dla graczy. Tutaj mamy informacje, z czym są kompatybilne. Przede wszystkim PC, PlayStation 4, Mac oraz urządzenia mobilne, tak jak smartfony i tablety. Zaopatrzone są w standardowego mini jacka 3,5 mm. Producent już na froncie chwali się, iż wypełnienie nauszników jest zrobione z memory foam, czyli specjalnej pianki, która zawsze zachowuje swój pierwotny kształt, czyli po prostu nie ubije nam się z czasem wraz z użytkowaniem, nie zdusi nam się, jak to bywa w tańszych słuchawkach. Bardzo duże przetworniki, aż 53 mm, taki troszkę niestandardowy rozmiar, ponieważ mamy na ogół 40, często 50, bardzo rzadko są to 60. Natomiast czasami są też takie wielkości pośrednie. Pure Hi-Fi, czyli słuchawki nie tylko do gier, ale przede wszystkim do słuchania muzyki na wysokim poziomie. I informacja, iż zaprojektowano je w Szwecji. Widzimy oczywiście też zdjęcie samych słuchawek. Jak się można domyślić, są to słuchawki z mikrofonem. Czy jest odpinany jeszcze? Nie wiem, wydaje mi się, że nie. Na boku mamy odrobinę informacji w kilku językach i z drugiej strony obrazkowo zilustrowane najważniejsze cechy tych słuchawek. Przy okazji dowiadujemy się też, że mają w sobie aluminium. A zobaczcie, jednak mikrofonik odłączany, pomimo dość masywnego tego wtyku, który wyglądał jakby to jednak było w całości, to jest odłączany. Dlatego bardzo fajnie, poza tym sam mikrofon wygląda na dość spory, dlatego powinien nagrywać dobrze. No i informacja o ruchomych nausznikach. To by było na tyle, jeśli chodzi o tą stronę. Mamy jeszcze z tyłu więcej informacji. Aluminiowa budowa, miękki pałąk, pilot na kablu, wyściełanie, skóra oraz welur, odłączany mikrofon, 53 mm przetworniki oraz zamknięte nauszniki. Nie bardzo widzę tutaj specyfikacje techniczne za wszystkie parametry, natomiast widziałem na stronce, że są bardzo dobre. Jak pamiętam, to było od 15 Hz do 25 tysięcy Hz przy impedancji 60 Ohm, ale to pewnie będzie gdzieś jeszcze w środku w instrukcji, a jak nie, to przypomnimy to sobie w recenzji. W każdym razie parametry tych słuchawek były naprawdę konkretne. A tymczasem otwieram już kartonik. Zaraz je sobie zobaczymy. A w środku mamy drugi kartonik. Prawdopodobnie, o właśnie, trzeba go odwrócić. Mamy logo HyperX. HyperX, jak dobrze kojarzę, to jest seria pamięci Kingstona, więc pewnie stąd została zaczerpnięta nazwa tej marki akcesoriów gamingowych. Na razie, jak dobrze kojarzę, są tylko te słuchawki, ale jeśli będą się dobrze sprzedawały, zapewne doczekamy się więcej akcesoriów od Kingstona. Ok, udało mi się otworzyć to pudełeczko. Nie było to proste. Cóż tu mamy? Nic ważnego. Jakaś gąbeczka zabezpieczająca i już widzimy same słuchawki. Pudełko jest naprawdę ogromne, natomiast same słuchawki nie są aż takie duże. Ok, trzeba będzie wyciągnąć kabelek, tak więc dajcie mi chwilkę. Przy okazji widzimy, że jest też przejściówka, adapter do samolotu. Wejście na mini jacka oraz wejście samolotowe. Tu mamy taki zasobniczek, w którym kryje się chyba jakaś torba na słuchawki. Więc też bardzo fajny gadżet. Zobaczcie, logo HyperX. Fajna siateczkowa torba.
mamy kieszonkę na akcesoria, na przykład mikrofon i duża komora na same słuchawki. Oczywiście jest też ściągacz. Bardzo fajnie, rzecz na pewno przydatna w podróży. Odłączany mikrofon. Ja go wyjmę, żebyście go sobie lepiej zobaczyli. Elastyczny. Wtyk mamy pozłatany i sam mikrofon jest dość duży. Fajna poducha eliminująca przedmuchy, jakieś świsty. Powinno to się dobrze sprawdzić w akcji. Oczywiście test mikrofonu na pewno będzie w recenzji. Nigdy tego aspektu nie pomijam. I powiem Wam, że robi się coraz ciekawiej. Ponieważ, zobaczcie, same słuchawki mają dwa mini jacki pozłacane do słuchawek i do mikrofonu. Natomiast tutaj mamy jeszcze kolejne rzeczy. Tutaj mamy końcówkę do smartfona, także możemy sobie te dwa kable spiąć w jeden i podłączyć pojedynczą wtyczką. Mamy przedłużenie tego kabla od słuchawek. Niestety nie było podane długości, ale to sobie też zmierzymy. I moi drodzy, jeszcze jedna super fajna rzecz. Jeśli mamy ochotę mieć pilota przy tych słuchawkach, wtedy podpinamy sobie tutaj mini jacki i mamy pokrętełko, a dalej do komputera podążamy tym kabelkiem. Moi drodzy, wszystkie kable w oplocie zabezpieczone, tak więc bardzo fajnie. No może poza tym przedłużeniem i poza tą końcówką. Natomiast kabel z pilotem oraz kabel do słuchawek jak najbardziej oplecone. No i rzućmy to na koniec na same słuchawki. A zobaczcie, moi drodzy, to jest po prostu pełen luksus. Producent nas w tym momencie rozpieszcza. Dlaczego na opakowaniu była skóra i welur? Ponieważ mamy tutaj skórzane nauszniki, swoją drogą bardzo, bardzo miękkie i bardzo dobrze wypełnione. I mamy też welurowe. Tak więc nie musimy już decydować, czy chcemy mieć słuchawki ze skórzanymi nausznikami, czy z materiałowymi. Tutaj mamy jedne i drugie od razu w komplecie. Tutaj też chyba jest memory foam, ponieważ jest to bardzo, bardzo mięciutkie i wydaje się być naprawdę komfortowe. Natomiast zobaczmy same słuchawki, że tak na szybko. Na górze wyszyte logo HyperX, skóra najwyższej jakości, bardzo ładne obszycia. Tutaj też mięciutko. Same słuchawki nie są jakieś super duże. Faktycznie mamy tutaj aluminium. Prowadnice aluminiowe, dość dobrze zakotwiczone, tak mi się wydaje. Tak więc wszystko jak na razie jest super. O, zobaczcie, możemy je bez problemu wyginać. Są elastyczne. No i połączenie czerni z bielą bardzo ładne. Tutaj chyba mamy błyszczący plastik niestety. A nie, zobaczcie. Troszeczkę to przypomina takie szczotkowane aluminium. A raczej jest to szczotkowane aluminium. Po prostu jest zabezpieczone, żeby się nie porysowało. I logo HyperX-a. Bardzo, bardzo ładnie to wygląda. Natomiast plastik na tych nausznikach nie robi na mnie aż takiego wrażenia. Jest spasowany dość dobrze, chociaż tak można by się troszeczkę przyczepić. Natomiast sama konstrukcja, no powiem Wam, wygląda super. Tu mamy kabelki wychodzące do tych samych muszli. Oplecione, zabezpieczone, tak więc są na wierzchu, ale są bardzo dobrze zabezpieczone. Słuchawki nie są jakieś mega wielkie, rozciągają się dużo, ale bez przesady. Jak widzicie, też mają ochotę troszeczkę powrócić do swojej pozycji wyjściowej. Natomiast nie jest to jakiś mocny nacisk z tego, co czuję. Oczywiście wszystko wyjdzie w praktyce, jak je poużywam kilka godzin tak pod rząd na głowie. Wtedy Wam powiem, czy są wygodne. Natomiast ta pianka po prostu nie daje mi spokoju. Jest to tak miękkie, tak komfortowe, że aż nie mogę się doczekać, aż je założę na głowę. No przy okazji te przestrzenie są bardzo, bardzo duże, więc myślę, że całe ucho się tam schowa bez problemu. Oj, tutaj czuję przy okazji dodatkową gąbkę, czyli mamy faktycznie typowy układ zamknięty. I tutaj mamy filtr i mamy zamknięte nauszniki bez żadnych prześwitów, dlatego powinien być tutaj mocny bas i naprawdę donośny dźwięk. Wyjście kabelka wydaje się być także bardzo solidne. I tu mamy zaślepkę. Możemy sobie podpiąć mikrofon. Bardzo fajnie zrobione, ponieważ jeśli chcemy korzystać z nich typowo jako słuchawek stereo, hi-fi,
Wtedy nie musimy w ogóle montować mikrofonu, żadnej regulacji głośności. Po prostu podpinamy sobie pojedynczego mini jacka do tych jacków i używamy tego na przykład przy kinie domowym, czy po prostu do słuchania muzyki. No cóż, testy słuchawek HyperX Cloud w tej chwili się już zaczynają. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie. No cóż, bardzo jestem ciekaw ich testów. Bardzo mi się spodobały od pierwszego wejrzenia i jakość materiałów zrobiła na mnie piorunujące wrażenie. Jak będzie w testach, zobaczycie i usłyszycie w recenzji za jakiś czas. Dziękuję Wam jeszcze raz. Pozdrawiam Was. Cześć.